Siema, ja jestem Dawid i w tym filmie pokażę Wam, jak okryć pasek zadań. Naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy Personalizuj. Wchodzimy w pasek zadań. Teraz klikamy Automatycznie okrywaj pasek zadań. Widzicie, teraz to wygląda bardzo fajnie. Włączę Camtasie, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w programach. Widzicie, czasami na YouTubie możemy znaleźć film, na którym ktoś chce coś pokazać i wycina pasek zadań. Tak to nie wygląda dobrze. Zobaczcie, tak wygląda to bardzo fajnie.